tutaj Ola, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was filmik o tym, co jeszcze możecie zrobić latem, nowe pomysły, nowe inspiracje. Mamy już koniec lipca i jeszcze cały jeden miesiąc wakacji, dlatego macie mnóstwo czasu, żeby wypróbować te pomysły. Zapraszam Was do oglądania, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to bardzo serdecznie zachęcam do zostawiania kciuków, subskrypcji i jedziemy! Pierwszy pomysł. Podróże. Nie musisz jechać daleko, żeby pozwiedzać. Jest tyle wspaniałych miejsc wokół ciebie, wybierz się nawet do parku, popuszczaj bąbelki, pobaw się, zjedz coś dobrego, zrób sobie piknik. Jest dużo miejsc w naszym własnym mieście, które jeszcze możemy odkryć i często jest tak, że nawet w obrębie własnego miejsca zamieszkania nawet dużo nie podróżujemy. Dlatego zachęcam Was, żebyście zabrali się za jakąś małą lub większą podróż w swojej okolicy, skorzystali z pięknej pogody, która na pewno jest będzie i jeszcze na pewno się trafi i do dzieła. Drugi pomysł to trochę jedzonka i to nie takiego zwykłego, ponieważ jest to przepis na przepyszne winogrona. Po prostu bierzemy je, wkładamy do miski, zamrażamy najlepiej przez noc, wyciągamy i możemy jeść pyszną, chłodną przekąskę. Naprawdę jest rewelacyjne, smakuje jak takie brożone winogronowe cukierki. Polecam. Polecam, naprawdę. Drugi pyszny trik na letnią przekąskę to mrożony jogurt. Możecie wybrać swój ulubiony, byle był w kubeczku. Wkładamy do niego patyczki albo łyżeczki i zamrażamy, również najlepiej przez noc. Potem wyciągamy i mamy praktycznie loda na patyku. Jest naprawdę pyszny, taki czekoladowy, aż się rozpływa w ustach, naprawdę pycha. W moich letnich pomysłach nie mogłoby zabraknąć książek. Czytaj, jest tyle fantastycznych, przygodowych powieści o wakacjach, o podróżach lub zabierz się w końcu, zrób ten pierwszy krok i napisz swoją własną opowieść. Wszelkie wakacyjne wyjazdy, egzotyczne podróże mogą zmotywować Cię do napisania jakiejś fantastycznej historii z fantastycznymi bohaterami Twojej własnej historii, która będzie się dziać latem albo i nie. Mój absolutnie ulubiony przepis na mrożoną kawę polega na tym, że musimy ją zaparzyć, po czym wlać w tackę do kostek do lodu i zamrozić również najlepiej przez noc, żeby się dobrze zmroziło. Potem taką tackę wyciągamy, bierzemy szklankę zimnego mleka i wlewamy nasze kostki. Kawa się powoli rozpuszcza, co daje taki cudowny, lekko kawowy, lekko mleczny smak. Możemy dołożyć nasze ulubione dodatki, cukier, cynamon, co lubicie i przysięgam, ten smak po prostu jest rewelacyjny. Ja to piję codziennie, naprawdę. Uwielbiam, jest tak smaczne. Spróbujcie, jest naprawdę rewelacja. Kolejny fantastyczny sposób na letnie wieczory, popołudnia, jeżeli na przykład pada deszcz albo się nudzicie, zróbcie sobie filmowy wieczór. I to nie taki zwykły filmowy wieczór przed komputerem, tylko cofnijcie się po prostu do dziecięcych lat, kiedy robiło się namioty z koców, prześcieradeł, wszystkiego. Zróbcie sobie taki namiot, weźcie pyszną przekąskę, ja tutaj postawiłam na zdrowe orzechy, morele, suszone ananasy i do dzieła, włączcie film, na pewno gwarantuję, będzie fajnie.